Proszę Państwa, zacznijmy dzisiaj od wapnia. Wapń, wiadomo, w jabłkach to jest podstawa produkcji jakościowej. Kończy się ten okres pierwszy, kiedy bardzo się martwiliśmy o rdzawienia owoców. Teraz możemy wchodzić z takimi produktami wapniowymi, trochę tańszymi, bardziej agresywnymi, ale to co ważne, skutecznymi. Więc kończy nam się okres, kiedy stosowaliśmy na przykład Calboron. Ciągle jest bardzo dobry czas na stosowanie Calgreena, czyli murwczanu wapnia. Kończy się też czas, kiedy zazwyczaj stosowaliśmy Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Ale dalej mamy czas, kiedy możemy stosować Calgreen, czyli murwczan wapnia. Proszę Państwa, ja tak specjalnie powtarzam, ten murwczan wapnia możemy stosować przez długi okres. Myślę, że śmiało do połowy lipca. Jeszcze później też możemy go stosować, tylko że w sierpniu zazwyczaj już wszyscy przechodzą na chlorek wapnia. Prawie wszyscy, bo niektórzy wystrzegają się chlorku. I słusznie, chlorek nie jest cudownym środkiem. Chlorek ma swoje wady. Ale może nie będziemy dzisiaj mówić o chlorku. Proszę Państwa, co jeszcze? Jeśli nie murwczan wapnia, czyli nie Calgreen, to może Silcal Max, czyli połączenie krzemu z wapniem. To są nieduże dawki, kilo, maksymalnie 1,5 kg na hektar, ale też dają nam taką dodatkową ochronę. Po Silcal Max drzewa są odporniejsze troszeczkę na choroby i mniej chętnie odwiedzane przez szkodniki. A to ma w tym roku dosyć duże znaczenie, bo wydaje się, że w tym roku robaczki są jakieś takie kuloodporne. Proszę Państwa, stoimy przy odmianie Piros. Jak widzimy, zawiązanie piękne. Jabłek jest bardzo dużo na drzewie, ale wiadomo, Piros ma swoje wady. Jeśli chodzi o porażenie przez choroby kory i drewna, no to możemy się zastanawiać, co jest bardziej wrażliwe, czy gala, czy Piros. Mi się wydaje, że chyba Piros bardziej. Oczywiście oprócz chorób kory i drewna, które widać gdzieniegdzie na poszczególnych gałęziach, są też całe drzewa, które wypadły, więc Piros jest odmianą, która w kwaterze wygląda zazwyczaj nierówno. Ale dobry czas dojrzewania jabłek, stabilna pozycja na rynku, dobre ceny powodują, że Piros jest ciągle odmianą taką no, fajną i opłacalną, jeśli chodzi o produkcję sadowniczą. Co możemy powiedzieć? No, ten rok był specyficzny. Znajdziemy o tutaj na przykład jabłko z parchem. W przypadku Pirosa w tym sadzie tego parcha nie jest zbyt dużo. Na pewno trzeba będzie przejść i nożyczkami po prostu przeciąć to, co jest z plamkami, ale to, co zostanie tutaj, to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Proszę Państwa, z tym parchem jest w tym roku bardzo dużo problemów. Takimi podstawowymi odmianami, które w tym roku nazywamy parszywcami, no to przede wszystkim ajdarety i w tym sadzie na przykład również ligol. Ligol, który jest na wielu drzewach porażony czasami 70% jabłek. Więc zastanawiamy się, czy to w ogóle utrzymywać tą wysoką jakąś ochronę, bo chyba nie ma co. Chyba trzeba będzie to w całości po prostu przeznaczyć na przemysł. A co to oznacza? To oznacza, że ochronę sprowadzamy do minimum, a odżywianie robimy takie, żeby jabłka po prostu jak najlepiej wyrosły, bo w tym momencie tak naprawdę będzie liczyła się tylko wydajność z hektara, masa, bo o jakości nie ma co mówić. Proszę Państwa, co jeszcze? Jonagoldy też w tym roku chorują, chociaż tutaj w sadzie jest tego Jonagolda tyle, że jak ja sobie policzyłem, to jest na jakieś 70-80 ton z hektara na większości drzew, gdybyśmy tak sobie przeliczali. Wiadomo, są drzewa takie, które są zupełnie puste. Są też drzewa, które są obłożone lepiej niż inne.
gdybyśmy tak ze 20% jabłek zdjęli z nich z powodu na przykład tego parcha, to i tak plon będzie naprawdę na poziomie 60-70 ton. Więc w tym sadzie nie możemy narzekać, jeśli chodzi o obłożenie drzew owocami. Jeśli tych owoców jest dużo, no to trzeba by było je troszeczkę podganiać. I co mogę zaproponować? Jeśli chodzi o to wspomaganie wzrostu wielkości jabłek. Proszę Państwa, na pewno w tej chwili mogę podać takie bardzo tanie rozwiązanie, które polecamy w tym roku, szczególnie do tych sadów przemysłowych. To jest mieszanka King Life Can. Już kiedyś Państwu o tym wspominałem. King Life Can to jest nawóz taki wybitnie azotowy. Tam jest 20% azotu, 10% wapnia, 9% potasu, 6% fosforu, a więc znaczna przewaga przede wszystkim azotu, a na drugim miejscu już zaraz jest wapń i dopiero później na trzeciej pozycji potas. Nie sam proponujemy dać go w dawce 2-2,5 kg na hektar plus 1, maksymalnie 2 litry na hektar Nutrigreen, czyli koncentrat aminokwasów pochodzenia od zwierzęcego. To jest połączenie bardzo silnie pobudzające wzrost jabłek, ale uwaga, również drzew. W przypadku takiego sadu ten silniejszy wzrost drzew nie jest żadnym problemem. W przypadku odmiany Gala, która w tym sadzie też jest oblepiona wręcz owocami, wręcz zalecane jest pobudzenie drzew do intensywniejszego wzrostu. Natomiast w przypadku drzew, które silnie rosną, a jeszcze w dodatku mają mało jabłek, to nie. To wtedy robimy inne rozwiązanie. Ale proszę Państwa, przejdźmy teraz, popatrzmy jeszcze na tą galę. Co ciekawe, w tym sadzie nie było żadnego przerzedzania, a pigmeje są. Podobnie na odmianie Lobo, która w zeszłym roku miała pokazowe pigmeje. Ja tam nawet sobie zdjęcia robiłem. W tym roku też nie było żadnego przyrzedzania, a pigmeje są. Ale na gali jest to szczególnie widoczne. I za chwileczkę przejdziemy na odmianę Alwa. Tam są inne problemy. Tam ciąg dalszy zaleceń. No i proszę Państwa, to jest ta gala, którą chciałem pokazać. Bardzo słaby wzrost. Nie było przerzedzania chemicznego, jest mnóstwo malutkich zawiązków, które ciągle się trzymają. Są takie malutkie, są takie orzechy laskowe i one podejrzewam, że będą chciały się długo utrzymywać. Oczywiście, które się już powiększyły odpowiednio, no to są te jabłka, z których chcemy skorzystać. Ale tak, jeszcze mamy parcha, jeszcze mamy po przymrozkach ślady. Są ordzawienia, więc wysokiego plonu w tym roku trudno się spodziewać, a o jakości też trudno mówić. Ach, byłbym zapomniał, jeszcze grad był, jakby tego mało. Po sąsiedzku jest paularet na starych drzewach. Co ciekawe, tam też jest parch, raczej w środku korony, ale obłożenie jabłek jest bardzo dobre. I te, które będą najładniejsze, wybarwione, czyli te na zewnątrz, zazwyczaj są czyste. Taka ciekawostka. Paularet, który przecież uznawany jest za odmianę dużo bardziej wrażliwą na parcha. Popatrzmy na paulareta. Proszę Państwa, ten paularet akurat będzie robiony expando. Dlaczego? Bo liczymy, że może nam sytuację finansową w gospodarstwie uratować. Pamiętajcie, wczesne odmiany to jest gotówka. Warto mieć te owoce duże. Jeśli będzie drobniutki, tak jak to paularet potrafi być, a na tym drzewie jest go mnóstwo, no to nie będzie miał takiej ceny. Jeśli się uda zrobić większego, będzie lepsza cena. To samo będzie z tym pirosem. Tak jak w poprzednim roku, piros również będzie miał expando podane. Takie mamy doświadczenia, że nawet na miesiąc przed zbiorem, jak zrobimy expando jeszcze wspomożone nawozem azotowym,
to jeszcze na miesiąc przed zbiorem udaje nam się te jabłka mocno poprawić. Możemy też do tego Expando podawać nawóz azotowo-potasowy. Potas też nam będzie poprawiał wielkość jabłek, jednocześnie będzie też dbał o zawartość cukru, o wygląd, o smak jabłka. Ale Expando samo w sobie ten smak i tak robi dobry. Przypominam, we wszystkich naszych doświadczeniach, tam gdzie stosowaliśmy Expando, tam zawsze wszystkie te owoce miały więcej cukru. No to się namądrzyłem. To teraz już naprawdę idziemy w tą alwę. No i na koniec alwa. Jedna z moich ulubionych odmian. Takie troszeczkę brzydkie kaczątko. Nie jest jakaś wybitnie zgrabna, nie ma ładnego charakteru wzrostu, jest trudna, ale proszę Państwa, jest to odmiana, która jest bardzo mrozoodporna, dobrze się sprawdza na zimnych stanowiskach i myślę, że jak kiedyś przyjdzie taka zima, że powymarzają gale, szampiony, junagoldy, to alwa pozostanie. A jest to też takie jabłko, które smakuje i dorosłym, i dzieciom. I odmiana bardzo wszechstronna, bo mięśnie ciemnieje, więc jest i na soki świetna, i na surówki, sałatki, ale również jako deserowa. Tylko kształt ma, że tak powiem, taki niedzisiejszy, niedostosowany do dzisiejszych wymogów, realiów. No ale nie ma ideałów. Proszę Państwa, towaru jest mnóstwo. W tej chwili jeszcze nie bardzo może tak widać. Trzeba się przyjrzeć bardziej do środka, no bo te zielone jabłka w tej zielonej masie nikną. Ale tej alwy jest tutaj, przyjrzymy się, tu jest zatrzęsienie. Tu będzie rekord wydajności. I co jeszcze możemy powiedzieć o tej alwie? Proszę Państwa, ona jest prawie że bez parcha na owocach. W tym roku to można powiedzieć ewenement. Jest troszeczkę parcha gdzieniegdzie na liściach, gdzieniegdzie trafi się jabłko, tak jak tutaj, z plamką, ale proszę Państwa, tego parcha w porównaniu z innymi odmianami jest naprawdę bardzo mało. I w przypadku tej odmiany stosowany był Regalis dwukrotnie w pełnych dawkach, razem 2,5 kg produktu. Natomiast widać, że większość pąków się zatrzymała już. Tworzą się pąki szczytowe, to będą oczywiście pąki kwiatowe, ale niektóre gałązki jeszcze rosną. I w związku z tym pewne problemy, bo jeśli jest wzrost, no to i mszyca się pojawia, bo ma miękką tkankę. Czyli w tym przypadku, jeśli chodzi o Regalis, to już wystarczy. Pełna dawka proheksadionu wapnia została już nałożona. Tutaj nie będziemy pobudzali wzrostu drzew. Wręcz przeciwnie. Dobrze wiemy, że w przypadku tej odmiany jabłka i tak wyrosną, bo one są szerokie, kanciaste. Natomiast bardzo silny wzrost trzeba hamować. I trzeba pozbyć się tego problemu w postaci tych świeżutkich przyrostów. Bo jak nie, to tutaj będą zaraz mszyce. Co możemy polecić? Przypominam Państwu naszą sprawdzoną mieszankę. Haskon M10 plus Molistar. Haskon M10 w dawce 2,5 litra na hektar, a Molistar w dawce 250 ml na hektar. I to na 500 litrów wody. Myślę, że w przypadku tych drzew jeden taki zabieg i to będzie wystarczające. Nie będziemy mieli takich już młodych przyrostów. W proheksadionie te wierzchołki troszkę bielały. Po mieszance Haskon M10 plus Molistar one się zrobią na chwileczkę takie rude. Ale tak samo jak po proheksadionie ta barwa szybko się wycofuje. I będą normalne zielone końcówki i to co najważniejsze, pąk kwiatowy na szczycie i szybkie drewnienie pędów. Przy okazji uzyskamy też trochę lepiej wybarwione owoce, bo to będzie dawka i fosforu i potasu. Jednocześnie też wprowadzimy fosfor, potas, który będzie potrzebny do
różnicowania się pąków tych szczytowych. A więc będziemy mieli lepszej jakości pąki kwiatowe na rok następny. Same korzyści. A więc proszę Państwa, krótko podsumowując. Tam, gdzie mamy jabłko deserowe, wapń. To jest rzecz najważniejsza. Szczególnie zwracam uwagę w tej chwili jeszcze na Kalgreen. Jeśli mamy drzewa słabiej rosnące, z dużą ilością owoców, gdzie zależy nam na pobudzeniu ich do wzrostu, możemy jeszcze robić kombinację z Expando, ale polecam też takie rozwiązanie, które polecamy we wszystkich sadach, również tych przemysłowych. Bardzo tanie rozwiązanie. To jest King Life Can w dawce 2, 2,5 kg na hektar plus 1 litr Nutrigreen. Taka petarda pobudzająca do wzrostu, zaznaczam, wszystkie części drzewa. Natomiast jeśli to jest tak jak tu, że nie martwimy się o wielkość owoców, bo one i tak wyrosną. Drzewa rosną pięknie, silnie, a chcemy wręcz zahamować wzrost, żebyśmy nie mieli żadnych świeżutkich przyrostów, żeby nam się już wszędzie potworzyły takie pąki szczytowe, no to polecam sposób na zamykanie wzrostu, czyli Hascon M10 w dawce 2,5 litra na hektar i Molistar 250 ml na hektar. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę i dziękuję też Państwu Adamowi i Ani Jakubczakom z Gośniewic, no bo dzisiaj tu właśnie u nich jesteśmy. To nasi tacy stali klienci, z którymi współpracujemy już nie pierwszy rok i mamy tą przyjemność, że możemy tu jeszcze czasem jakieś doświadczenie zrobić. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnych odcinków.